Witam Was znowu bardzo serdecznie. Dzisiaj już drugi film. Kolejne 35 lotów, w sumie 37 pozycji. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od Trojaków. Będzie Stara Polska, będzie zagranica, będzie fajnie. No i jeszcze ostatni film wleci dzisiaj wieczorem, także będzie co oglądać. Oczywiście standardowo składajcie zamówienia albo poprzez messengera, Facebooka, albo poprzez wiadomość mailową. W maila, którego macie w opisie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Wielkie dzięki za wszystko, co przyczynia się do większych zasięgów. No i zaczynamy od pozycji pierwszej. Pozycją pierwszą jest ładny poznański trojak. Niestety trochę niedobity, ale bardzo sympatyczna sztuka, kosztująca 180 zł. Pozycja druga to jest trojak bydgoski. 97 albo Poznański. No tutaj przy tych niedobitych, chyba Poznański, przy tych niedobitych typach ma zawsze problem. Ale bardzo ładna moneta, mimo niedobicia. Naprawdę fajna, ostra. Kosztująca 185 zł. Pozycja trzecia. Kolejny trojaczek Zygmunta III. Tym razem 99 Bydgoski. Tutaj już żadnych problemów nie ma. Moneta kosztująca 185 zł. Pozycja czwarta. Kolejny trojak. Z Zygmunta III Wazy. Również bardzo ładna moneta. 98, tylko że tym razem poznański kosztujący 175 zł. No i pozycja piąta to ostatni trojak. Bardzo ładny trojak. Ryski Zygmunta III Wazy. 92, połyskowy. Trochę niedobity, ale z genialnym, ostrym detalem. No i z bardzo świeżutkim, fajnym tłem. No, rzeczywiście widać, że to bardzo mało obiegowa moneta kosztująca 185 zł. Następna pozycja pozycja szósta. Prosty półgrosik Zygmunta Starego 1510 wilno kosztujący 55 zł. Pozycja siódma akcie Hanato krymskiego. Ładna, fajna, ciekawa moneta powiązana z Polską kosztująca całe 35 zł. Pozycja ósma, braciszek poprzedniej pozycji też kosztujący 35 zł, świetne śliczne akcie Hanatu krymskiego kosztujące 35 zł. Nie akcze, to są beszliki. Akcze były wcześniej, to są beszliki, no należy o tym wspomnieć. No i tutaj pozycja 9 to ostatnia taka akcje ze świetnie widoczną tamgą tatarską, kosztujące również 35 zł. Beszlik, znowu się przejęzyczyłem. Pozycja dziesięć, szóstak Jana II Kazimierza w rzadszym roczniku, 61. Inicjały Tomasza Tymfa. No już później tylko jego brata Andrzeja Tymfa się znajdowały na szóstakach. To jest jeden z dwóch ostatnich roczników z tymi inicjałami. Rzadsza pozycja, no w czytelnym stanie, ale jednak bez szału, kosztująca 60 zł. Pozycja 11, kolejny szóstak Jana Kazimierza, prosto biegowy wyszustaczek trochę rzadszy 67 TLB z inicjałami Tytusza Liwiusza Bratniego, kosztujący 45 zł. Pozycja 12. Kolejny szóstak Jana Kazimierza. Tym razem 64. AT, czyli już tutaj mamy te klasyczne inicjały Andrzeja Tymfa. Kosztujący 45 zł. Pozycja 13. Jest to szóstak, ale już szóstak Jana III Sobieskiego, więc dużo rzadszy. 83. No to jest taki rocznik dla środka tego bicia. Dość ładny, niedobity krawędziami. Kosztujący 120 zł. Pozycja 14. Grosz Bydgoski Zygmunta III Wazy. Bardzo ładny z ciekawą koroną. 24 z Z w Dacie. Ciekawy stylistycznie, kosztujący 55 zł. Pozycja 15. Kolejny grosz Bydgoski Zygmunta III Wazy. Dużo ładniejszy, ciekawe wykruszenie tutaj na legendzie. Zarówno w D, jak i w X, w Reksie. Bardzo ciekawy. 24 też z Z w Dacie. No w ogóle bardzo ciekawa i bardzo ładna moneta kosztująca 65 zł. Pozycja 16, grosz Zygmunta III również, ale tym razem 26 i to Litewski, kosztujący 60 zł. Pozycja 17. Są to, jest to trzy krajcorówka, Ferdynanda II, e, Śląska e, 1630 HR, czyli mennica Wrocław. Ładna, ciekawa moneta kosztująca 80 zł. Pozycja 18, ładny półtorak 1627 z zetką. Rzadsza pozycja, ciekawsza pozycja. Ostatni rocznik bicia, bowiem w 28 Sejm zakazał bicia monety drobnej. No i bito już tylko talary i półtalary. Moneta rzadsza, ciekawsza i bardzo ładna, kosztująca 35 zł. Pozycja 19, kolejny półtoraczek, tym razem 26 z półkozicem, bez zetki, z dwójką w dacie. Bardzo ładna pozycja kosztująca 25 zł. I uciekła. E, pozycja 20. To też bardzo ładny 24. bydgoski z herbem Sas. E, dobrze wybity, połyskowy. E, no, rzeczywiście bardzo, bardzo ładna moneta. Kosztująca 35 zł. Pozycja 21. Bardzo ładny półgrosz. E, renesansowy, wileński Aleksandra Jagieleńczyka. Kosztujący 45 zł. Pozycja 22, Austria, 3 krajcary, 1851 B, bardzo ładna moneta, no widać ślady obiegu, widać, że ktoś się kiedyś podmył, ale mimo wszystko bardzo fajnie zachowana, kosztująca 35 zł. Pozycja 24, węgierskie, 4 krajcary, 1868 KB, z Kremnicy. dużo ciekawsza moneta, bardzo fajna i rzadziej spotykana, też widać stare mycie Kupiona z tego samego zestawu co te poprzednia, a no, kosztująca 45 zł. Pozycja 24. No tutaj, Franciszek II. Jest to 3-krajcerówka 1800 rok z Mennicy w Wiedniu. A bardzo ładna pozycja, kosztująca 40 zł. Pozycja 25. 30-krajcerówka, więc już dużo wyższy nominał. Bardzo ciekawa. Tutaj też Franciszka. Franciszka tutaj 3 Krajcerówka 1807 z Mennicy B no ładny duży egzemplarz kosztujący całe 35 zł. Tutaj również Franciszek II 6 1800 rok bardzo ładny egzemplarz Mennica A czyli wiedeń no generalnie ujmując moneta za 35 zł. Pozycja 27, Franciszek II, Mennica, Wiedeń, pół 1800 rok, 35 zł, Pozycja 28, Wielka Brytania, Jerzy V, pół korony, 23 rok, srebro, 45 zł, Pozycja 29, znowu pół korony, Jerzego V, 21 rok, 45 zł, Pozycja 30, pół korony, Jerzego V,

No i dwie ostatnie pozycje, 34, Jerzy 5, są to dwa szylingi, 27 i 26, dwa różne typy, jeden wcześniejszy, drugi późniejszy, widać to po różnicy w tej obwódce wewnętrznej, kosztujący 40 zł za parę. No i ostatni zestaw, jest to też para szylingów, zestaw 35, Jerzy 5 i Jerzy 5, szyling 21 z ciekawą wadą blachy i szyling 20. Tutaj no, bardzo ciekawa wada blachy. No i tu 20. To też kosztuje 40 zł za parkę. Oczywiście składajcie zamówienia w albo komentarzach i później w mailu, albo od razu piszcie na maila. No z tym, że oczywiście komentarz rozumiem jako, jako rezerwację. No i cóż mogę Wam powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia w następnych filmach. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Hej!